Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny odcinek serii Polska-Rosja dotyczy problemu sprzed 100 lat, w zasadzie, który można by to uznać za jakąś tam odległą przeszłość, którą należy zostawić tylko nielicznym interesującym się przeszłością historykom oraz pasjonatom historii. Powiem jednak, że to jest zagadnienie jak najbardziej aktualne, a może inaczej. Ono jest w tym znaczeniu aktualne, że pozwoli nam lepiej zrozumieć czas następny i pośrednio również czas nam współczesny. Czyli aktualność polega na tym, że źle tłumaczyliśmy sobie jakieś elementy odległe i wyciągaliśmy z tego błędne wnioski, z tych naszych ocen i co najważniejsze, byliśmy następnie zaskakiwani tak zwanym obrotem sprawy. To jest w ogóle szersze zagadnienie. Ci, którzy mówią, że ktoś jest nieprzewidywalny, w istocie wystawiają sobie bardzo wątpliwej wartości świadectwo, to, które można albo nazwać przyznaniem się do słabości, że nie umiem przewidywać, że brak mi wyobraźni i wiedzy, aby mógł coś, cokolwiek przewidzieć, albo wręcz odwrotnie, albo można być inaczej, czyli z innej strony na to patrząc, owa nieprzewidywalność świadczy o tym, że nasze postrzeganie, te nasze schematy, którymi posługujemy się, no są do niczego, mówiąc po prostu, i żyjemy w świecie, częściowo zawsze żyjemy, ale zbyt oddalamy się od jakiejkolwiek treści, którą niesie ze sobą rzeczywiste poznanie, czyli zastępujemy przeszłość i teraźniejszość legendami, których się często z rozpaczy trzymamy. Dlatego to, o czym chcę mówić po tym przedługim wstępie, dotyczy polityki angielskiej. Wtedy tak mówiono, dzisiaj tak poprawność nakazuje mówić, brytyjskiej. Sprzed 100 laty w zasadzie w całym okresie bezpośrednio po I wojnie światowej, co zresztą w taki sposób bardzo obrazowy przedstawił w swoich pracach, zresztą pracach zasługujących na bardzo wnikliwą lekturę, niezależnie od ocen i od zgody lub braku zgody na postawione przez autora tezy, a mówię o książkach pana profesora Andrzeja Nowaka, którego chyba najważniejszą z serii prac w tym czasie wydanych jest ta praca o tej zdradzie Zachodu, że zdraz pierwszej zdradzie Zachodu, że Zachód, tak naprawdę to Wielka Brytania, wtedy jeszcze Zjednoczone Królestwo, nie zdradziło nas. Ja nie chcę akurat odnieść się do tego wątku, zresztą swego czasu miałem okazję o tym nawet mówić. Mówię jednak o pewnym obrazie, który przedstawiają zwłaszcza prace pana profesora, pokazujące po raz pierwszy na naszym rynku wydawniczym bardziej pogłębioną analizę czasu ówczesnego, który jest przedstawiany jako pewien fenomen, że Brytyjczycy, a zwłaszcza polityka Lloyda George'a, zachowanie na przykład misji alianckiej, czyli tych członków brytyjskich członków misji tam w alianckiej, która była w Warszawie w okresie przed 101 laty, czyli trochę niewiele mniej niż 101 laty, bo to było w czasie cudu nad Wisłą. Wtedy myśmy się tam zgodzili w tym SPA przyjąć właśnie tą misję aliancką, która miała w istocie rzecz biorąc przejąć dowodzenie nad armią polską i wszystkim odsunąć co najmniej od władzy, od zwierzchnictwa nad wojskiem Józefa Piłsudskiego, a najlepiej go w ogóle odsunąć od władzy, ponieważ no, był takim no,
no, trudnym do przyjęcia dla państw Antanty, takim jednym z niewielu ostatnich wielkorządców, którzy byli jeszcze, wywodzili swoją władzę od pokonanych państw centralnych. I wracam do tego wątku dlatego, żeby wyjaśnić pewien fenomen, który nam się wydaje fenomenem, ale właśnie on wynika stąd, że my nie zastąpiliśmy taką rzetelną i bezstronną wiedzę o przeszłości takimi naszymi legendami o tym Zachodzie, który tam jakoś się upominał o tą Polskę, prawda, zwłaszcza upominał się przeciwko, występował przeciwko zaborcom, przy czym no, to już jest w ogóle kompletnym nadużyciem, bo nigdy ani Francja, ani jakakolwiek mutacja rządów francuskich w całym XIX wieku, ani tym bardziej rządy brytyjskie nie upominały się o tą część Polski, która została zagrabiona przez państwo pruskie, a potem przecież co wrzeszło w skład Rzeszy Niemieckiej, czy też cesarstwo austriackie, potem przekształcone w cesarstwo austro-węgierskie. No, tam czasami coś protestowano przeciwko działaniom władz rosyjskich na terenie Królestwa Kongresowego, ale to też i późno, i to w sposób bardzo ostrożny. I co jest, na co chcę szczególnie zwrócić uwagę? My tak stworzyliśmy sobie taki zupełnie nieprawdziwy archetyp przeciwstawny, że przeciwstawiamy te elity rządzące Wielką Brytanią wtedy, przed 100 laty, elitom niemieckim. Że elity były, że to były dwa odrębne światy, przepojone wzajemną, no w końcu rządziły elity, lud nie rządził, które były wobec siebie wrogie i że niejako to było czymś już wtedy już oczywistym, a już tym bardziej oczywistym w całym dwudziestoleciu, następnie dwudziestoleciu międzywojennym, a potem, co jakoby potwierdziło uczestnictwo Wielkiej Brytanii w wojnie przeciwko Niemcom, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej wojnie światowej. Nic bardziej błędnego. Wielką Brytanią rządziła dynastia niemiecka, która nigdy się nie wypierała swojej Niemczyzny, dynastia Sachsen-Coburg, która bardzo często posługiwała się w swojej oficjalnej tytulaturze tym, przedstawiając swoje nazwisko jako von, żoną, co bardzo ważne, Jerzego V, czyli tego ważnego króla, tego króla z pierwszej wojny światowej, była May Tek. Ale od kiedy była Tek? Ona była Tek dopiero od pierwszej wojny światowej, przedtem była von Tek. Oni byli, te elity rządzące, ta cała oligarchia, jakoby anglosaska przede wszystkim była przede wszystkim bardzo silnie związana nie tylko z arystokracją niemiecką, ale częściowo po prostu to była arystokracja niemiecka. Wszyscy pamiętamy nasz nawet polski taki wymiar tej przeszłości. Nawet film był na ten temat, była to rodzinie mieszkającej na Dolnym Śląsku, von Hochberg, wywodzącej się zresztą z jakichś tam dawno zniemczonych rodów słowiańskich, piastowskich, i tam pojawia się księżna Daisy, która jest żoną tego ostatniego, w istocie ostatniego ordynata na Pszczynie, von Pleiss, zresztą wspaniale przedstawionego, zagranego przez Jana Nowickiego. Księżna Daisy była bliską kuzynką Winstona Churchilla. To byli ludzie ze sobą rodzinnie powiązani, wtedy zresztą związki rodzinne w arystokracji europejskiej, tej niemieckojęzycznej, były bardzo silne. Wszyscy władcy byli potomkami albo powinowatymi
dynastii Sachsen-Coburg. Ta dynastia rządziła nie tylko w Wielkiej Brytanii, tak jak żona Mikołaja II, Aleksandra Fiodorowna, czyli Aleksis, była po prostu wnuczką Wiktorii, czyli była po kądzieli, w istocie takiej dalszej kądzieli, była też z Niemką z tamtej dynastii, już nie mówiąc o tym, że matka Wilhelma II była po prostu córką królowej Wiktorii. To były te same rodziny, to był ten sam świat, tam się nikt tym ludem, który się tam burzył i pracował w fabrykach, a potem ginął w tych okopach, tam się nikt tak bardzo nie przejmował, przynajmniej w czasach, kiedy ten lud był tylko potrzebny po to, żeby umierał w imię monarchii albo za najjaśniejszego pana. Co jest ważne, mimo że Lloyd George był człowiekiem takim heblesyjskim noworyszem, nie był arystokratą, był radcą prawnym, w dodatku Walijczykiem, z takim bardzo wtedy silnie jeszcze obecnym akcentem walijskim, ale całe jego otoczenie to byli ludzie z tej właśnie niemiecko-brytyjskich rodów, gdzie przynależność narodowa była czymś zupełnie nieistotnym. To prawda, że wtedy, w czasie I wojny światowej, aby zatrzeć ten wizerunek niemieckiego pochodzenia tych elit brytyjskich, zaczęto właśnie pomijać w nazwiskach to von, a dynastia Sachsen-Coburg brytyjska nazwała się, nie wiadomo dlaczego, Windsorami, czyli co w ogóle, chodziło o to, żeby była anglojęzyczna określenie nazwiska, które nie miało nic wspólnego z jakimkolwiek odniesieniem brytyjskim, ba nawet, co warto przypomnieć, przez pewien czas chcieli oni przyjąć nazwisko Wettin, von Wettin. Wettinowie to jest ta dynastia, która dała nam tych dwóch fatalnych Augustów, Augusta II i Augusta III, ta saksońska dynastia protestancka, bo to musieli być przecież protestanci. I Brytyjczycy byli, to że się stali wrogami Niemiec w czasie I wojny światowej, niektórzy twierdzą, że było właśnie pewnym złym zbiegiem okoliczności, chociaż miało zasadne było w tym zakresie, było na tyle zasadne, że jednak polityka nie niemiecka, dokładnie Wilhelma II, była jednak bardzo silnie zorientowana w takiej kontrze w stosunku do przewagi, zwłaszcza tej morskiej i kolonialnej Wielkiej Brytanii. To były takie też trochę niesnaski domowe, czyli takie niechęci wzajemne, które zresztą miały znaczenie i które oddziaływały, które nawet tworzyły tą tak zwaną materialną historię, ale w sumie mogło się zdarzyć tak, a nawet układ ten serdeczny, czyli entente cordiale, czyli serdeczne porozumienie, w zasadzie nie zobowiązywał Wielkiej Brytanii do przystąpienia do wojny i Wielka Brytania przystąpiła wtedy i właśnie wtedy stała się wrogiem Niemiec, zresztą tym wrogiem, który bardzo szybko chciał w tej roli się pozbyć, bo był niejako wplątany w tą całą ambaras, który spowodował, że to prawda, wygrano tą wojnę z Niemcami, udało się zniszczyć flotę kaiserowską, większość ją zresztą rzeczywiście zatopiono, tak zupełnie bez sensu. Czyli odebrano Niemcom już weimarskim, jeszcze nie cesarskim, odebrano te nazwijmy to aktywa, których się, i odebrano kolonie, których się Brytyjczycy, które chcieli odebrać, co niezależnie od wspólnoty, która między nimi była
jednak było również tą kością niezgody. Ale potem, kiedy już nie ma Niemiec cesarskich, wiemy to, to wiemy w Polsce, że Brytyjczycy zaczynają nie tylko wzmacniać, ograniczać, mimo tego dyktatu wersalskiego, który był przecież głęboko antyniemiecki, ale Brytyjczycy zamierzają złagodzić ciężary tego traktatu w stosunku do Niemiec, mówiąc najbardziej, po prostu prowadzą politykę dużo bardziej przyjazną pokonanym Niemcom, chociażby porównując ją tę politykę w stosunku do tego, jakie to postawy autentycznie wrogie, takie nawet brutalne, prezentowała wobec Niemiec Francja, drugi wielki zwycięzca, ale też drugi poszkodowany. Te państwa wychodzą jako zwycięzcy z wojny, nie pokonując w istocie rzecz biorąc militarnie przeciwnika, który, natomiast są same poturbowane, zadłużone, z ogromnym bagażem tej hekatomby frontowej, która zmieniła całe, odebrała kilka pokoleń mężczyzn i zmieniła postawy, które między innymi w tej sprawie, o której teraz mówię, mają znaczenie. Brytyjczycy wspierają Niemcy, nie chcą, prowadzą politykę, dystansują się w wielu przypadkach od tej bardzo silnie antyniemieckiej polityki francuskiej. I tu odbudowują te relacje, które zostały tylko w dużej części nadszarpnięte w czasie I wojny światowej, po prostu w czasie wojny. Ale te relacje, przybyły to relacje rodzinne, towarzyskie, a 4 lata to naprawdę, a tam lud umierał w tych wszystkich, w tych okopach, gnił, jak to się wtedy mówiło, i to dla tych ludzi naprawdę nie miało większego znaczenia. I tu możemy zrozumieć, dlaczego Brytyjczycy zaczynają ten flirt jak najbardziej rzeczywisty z władzami bolszewickimi. Bolszewicy byli objęci taką anatemą, to byli uzurpatorzy. Przecież w końcu członkiem Antanty była Rosja, którą przecież nikt nie utożsamiał. Zresztą niewielokrotnie mówiliśmy, co teraz takie głupoty się nam opowiada. Nikt ówczesny, ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju, a na pewno w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy nie utożsamiał bolszewików z Rosją. Rosja ciągle istniała, miała swoją armię, miała swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne. Ta Rosja, którą my nazywamy białą, która walczyła z bolszewizmem, z tym bolszewizmem, który był przecież tworem niemieckim. I to nie tworem Niemiec weimarskich, tylko kaiserowskich. Czyli nie tak daleko było Brytyjczykom do przecież w końcu wychowanków politycznych i w zasadzie takich politycznych wasali, jakim byli bolszewicy, których patronami były te same Niemcy kaiserowskie. To prawda już nie istniejące, ale elity były ciągle, to były lata, tego miejmy świadomość. Mówimy o tym, co się działo w roku 20 i 21, czyli od wojny nie minęło jeszcze 2 lata. A wojna trwała bardzo krótko, zwłaszcza, że ona była wojną frontów. To nie była wojna totalna, gdzie się przewal z bombardowaniami, zniszczeniami na tę skalę, jakim była II wojna światowa. Świat sobie żył daleko, nawet daleko od wojny, przy czym to daleko było nawet często obiektywnie bardzo blisko, bo wojna miała charakter frontowy, to znaczy nie miała charakteru totalnego, tak jak to my już później poznaliśmy i jak w zasadzie do dzisiaj to dostrzegamy. I to, że Brytyjczycy, co między innymi w wspomnianej przeze mnie książce profesora Nowaka jest nazywane zdradą Zachodu, to, że oni nie tylko przyjmowali pierwszy garnitur polityków bolszewickich, między innymi ów słynny przecież polityk, który potem zresztą położył głowę, bo w czasie stalinowskich czystek,
On się tak naprawdę to Rosenfeld nazywał, prawda? Oni wszyscy nosili takie pseudonimy, znaczy takie nazwiska rosyjskie, bo udawali Rosjan. On był wtedy w Wielkiej Brytanii, wniósł go do Wielkiej Brytanii angielski niszczyciel. I między innymi był tam również taki słynny rewolucjonista, inżynier, zresztą twórca, bardzo ciekawa postać, w tym sensie Krasin. Który reprezentował Rosję i Wielka Brytania wtedy, mówiąc, trzeba się z bolszewikami dogadać, już bolszewikami, żeby nie było wątpliwości, no bo Rosja była wielkim takim alter ego Francji, natomiast dla Wielkiej Brytanii głównym kontrahentem były Niemcy, zwłaszcza, że to były w zasadzie te same elity rządziły w obu państwach. To prawda, ten cały ambaras I wojny światowej spowodował, że lud stanął po dwóch stronach frontu, natomiast już front został wygaszony. I to, że przyjeżdża do Warszawy ta delegacja między innymi z tym słynnym lordem Darbenonem, to jest nazwisko D'Arbernon, czyli brytyjsko-francuski, ale to był oczywiście Brytyjczyk, tam jest jeszcze Maurice Hankley, też Brytyjczyk. To, co oni w tych raporty publikowane na temat Polski, na temat pełnej takiej rasistowskiej pogardy dla tego dziwacznego narodu, który oczywiście przeciwstawiany jest temu porządkowi niemieckiemu, które oni reprezentowali i widzieli bardzo blisko. Ale przecież co jest najważniejsze w tym wszystkim? Niechęć taka absolutnie najgłębsza do tych państw tworzonych w tym czasie przez, no, my nazywamy je niepodległymi, ale oni przecież nie uznawali przecież większości tych państw, które powstawały na terenie byłego Cesarstwa Rosyjskiego, a przede wszystkim dla nich pojawia się ten nurt współpracy z bolszewikami, bezpośrednich kontaktów. To było to, że chciano, żeby wygłodzona wojną Europa Zachodnia chciała kupować zboże od bolszewików i dzięki temu, to była zresztą taka teza wtedy powtarzana, teraz to się absolutnie nie mieści w poprawności współczesnej, no bo oni wszyscy wiedzieli, że to jest państwo rządzone przez takich żydowskich komisarzy, ale jak ich nazywano, to wielokrotnie się pojawiało, to ludzie handlowi, jak oni zaczną handlować, no to oni zmienią się, wrócą do swojej, nazwijmy, tych zachowań biznesowych, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, i przestaną być wiernymi takim jakimś tam idiotyzmom o charakterze lewicowym, które uznawano za zagrożenie, zresztą zagrożenie to było jak najbardziej prawdziwe, bo państwo bolszewickie miało bardzo wielu sympatyków nie tylko w Berlinie, ale także w Londynie i w Paryżu, żeby nie było wątpliwości, to przecież to w końcu stamtąd wyszły hasła ręce precz od Rosji bolszewickiej, tak aby pozwolić temu państwu się, państwu okrzepnąć jako państwu, które jest zawsze, które było czymś takim negatywnym wzorcem dla wszystkich rewolucjonistów ówczesnego świata. Pamiętajmy, to co było świadomością bezpośrednio po I wojnie światowej, to był taki głęboka niechęć granicząca z nienawiścią do wszelkich elit, które doprowadziły do tej bezsensownej rzezi, która niczego nie wniosła poza głodem i śmiercią milionów ludzi w takiej bezsensownej jadce, no i upadku przede wszystkim głodu, który był, który łączył tych, którzy przedtem byli nosili zupełnie mundury, które umieszczały ich po różnych stronach tego samego frontu. I Brytyjczycy wtedy, ten ich nawiązanie, jakby upodmiotowienie bolszewików, ta linia Curzona, która się wtedy, to właśnie jest Lord Curzon, który jest przecież ministrem spraw zagranicznych, to on wymyśla tą granicę polsko-bolszewicką.
tak, bo to nie jest granica polsko-rosyjska, tylko polsko-bolszewicka, którą narzucają, myśmy się na nią formalnie przecież zgodzili, jako rząd polski. I to, że oni nawiązują kontakt i w zasadzie łamią tę zasadę, że to Rosja jest stroną, jeszcze członkiem Antanty, a tu nagle pojawiają się bolszewicy w to miejsce, to właśnie było tym, to nic, to teraz możemy zrozumieć, że to nie było w niczym, nie powinno być nas niczym zaskakującym. Bolszewicy byli tworem elit niemieckich, nie rewolucjonistów, tylko niemieckiego sztabu generalnego i niemieckiego MSZ-u, który składał się z arystokracji niemieckiej. To prawda, głęboko już zdegenerowanej, ale nie kwestionującej, nie, w ogóle nie dopuszczającej myśli, że mogę kiedykolwiek utracić władzę. Ta arystokracja, ten świat ówczesny, był ten sam świat, do którego należała dynastia brytyjska i w zasadzie większość niemieckiej, angielskiej, mówiącej czy po angielsku, czy po niemiecku arystokracji. Nie bez powodu w okresie międzywojennym, co dzisiaj w ogóle się wymazuje z historii, lordowie brytyjscy odwiedzający hitlerowskie już Niemcy, w tymże hitlerowskim pozdrowieniu z wyciągniętą ręką stali w równym szeregu z SS-manami, a już nie mówiąc o tym, jakie pozytywne recenzje dawał tymże Niemcom, tym hitlerowskim już Niemcom, właśnie ów David Lloyd George, który do końca życia był przecież parlamentarzystą i przecież znanym, no i w jakimś dla tamtego państwa zasłużonym politykiem. Tak. No. Bolszewicy byli tworem niemieckim. Niemcy stworzyli bolszewików i to stworzyły elity niemieckie, te elity przedweimarskie. Te same elity, co już powiedziałem, rządziły w Wielkiej Brytanii i nie miały żadnego powodu, aby przeciwstawiać się władzy tych uzurpatorów, no bo to utrwalało wpływy niemieckie. Nie bez powodu, gdyby bolszewicy przegrali z Rosją, Rosja nie byłaby probrytyjska. A jeżeli już, to nawiązywałaby przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, do Francji, czyli tych państw, które nie miały swojego udziału w tym bolszewickim przewrocie, które były po stronie Rosji, a nie po stronie bolszewików. Brytyjczycy byli po ich stronie bardzo szybko, już w roku 1920. I to nie powinno nas w żaden sposób w niczym dziwić. I to, że po raz drugi w historii Brytyjczycy znaleźli się po przeciwnej stronie, czyli stali się wrogami Niemiec, już tym razem hitlerowskich. Ale to była przecież te same państwo, to demokratycznie wybrana władza, no w państwie, no, czy dość, no, jak na ówczesne realia, to demokratycznym, którym Narodowo-Socjalistyczna Partia Niemiec, to było państwo również niemieckie, które przecież nie zlikwidowało swoich elit, bo elity niemieckie w pełni włączyły się w tą tak zwane niemieckie odrodzenie. To słowo niemieckie odrodzenie to jest właśnie słowo Lloyd George'a określające narodowe odrodzenie, określające ruch hitlerowski. I to, że później się tak zdarzyło, że Brytyjczycy znowuż walczą przeciwko Niemcom, że likwidując tym samym swoją mocarstwowość, mimo że wygrywają wojnę, jest tym właśnie tym paradoksem, który spowodował, że odrzuciła Wielka Brytania, ponieważ to rola Churchilla była główna, niemiecko gwarancja zachowania Imperium Brytyjskiego pod warunkiem, tak jak Hitler z taką ofertą do Wielkiej Brytanii nawet kilkakrotnie występował. Tu nie ma miejsca, to już naprawdę konkluzja. Wiem, że to trochę długo dzisiaj, ale sprawa jest złożona, a polemika jest istotna, polemika z przeszłością. Nie miejmy złudzeń. Nie było miejsca dla takiej
postzaborczej wersji tej ułożenia tej części Europy. Postzaborczej mówimy polskim językiem, takiego języka nie używali ani Brytyjczycy, ani tym bardziej Niemcy. Czyli nie było miejsca w tym systemie dla państwa polskiego jako państwa sojuszniczego dla Wielkiej Brytanii. Myśmy nigdy tak naprawdę nie tylko nie mieliśmy szansy być sojusznikiem, ale wręcz odwrotnie, jeśli byliśmy, chociaż, a to było bardzo krótko, to jako właśnie dywersja mająca na celu odciągnąć nieuchronną wojnę, która groziła Wielkiej Brytanii, ale to było już później, niecpełna 20 lat po tej dacie, po tych dniach, o których teraz mówię. Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. To jest w jakimś sensie nawiązanie do poprzedniego naszego spotkania, gdzie mówiłem o tym układzie bolszewicko-niemieckim z lipca 1920 roku. Pozdrawiam najserdeczniej i dziękuję Państwu za uwagę.